Historię z języka angielskiego przełożył Oskar Berezowski. Minęło dużo czasu od mojej ostatniej sesji z Dave'em. Przestał uczęszczać na terapię ponad rok temu i byłem zaskoczony, gdy do mnie zadzwonił, by umówić się na sesję. Po raz pierwszy przyszedł do mnie kilka miesięcy po zdiagnozowaniu u niego schizofrenii w wieku 29 lat. Jego ówczesna partnerka przez wodospad łez opowiadała o tym, jak pogorszyła się jakość jego życia w ciągu ostatnich 2 lat. Pierwszym niepokojącym sygnałem było to, że zaczął zaniedbywać swoją higienę i ubiór, nie przejmując się tym, jak wygląda w oczach innych. Upierał się, że nic mu nie jest, ale potem odsunął się od przyjaciół i rodziny. Rozmawiał tylko z nią, a w końcu zaczął ignorować i zaniedbywać, także i ją. Stracił pracę i większość dni spędzał w swoim pokoju, mamrocząc pod nosem lub nie odzywając się do nikogo. Nie chciał jej powiedzieć, z kim rozmawia. Odmówił sięgnięcia po pomoc, pomimo jej rozpaczliwych błagań. Leczenie podjął dopiero po incydencie, wskutek którego został aresztowany przez policję. Wdrapał się do czyjegoś domu i prawie został zaatakowany przez właścicieli, kiedy zastali go w swoim salonie, siedzącego wewnątrz kręgu zapalonych świec, mamroczącego w kółko jakieś niezrozumiałe frazy. Do czasu naszych wspólnych sesji jego stan został ustabilizowany za sprawą leków, ale głos, który słyszał, nie ustąpił. Upierał się, że to nie była część jego halucynacji. Jest prawdziwy, tak samo jak ty, ja i każdy inny, powiedział. Próbowałem wytłumaczyć mu, czym jest jego choroba. Że głos, choć wydawał mu się realny, tak naprawdę nie istniał poza jego umysłem. Próbowałem omówić z nim, w jaki sposób schizofrenia powoduje te niezwykle żywe halucynacje, ale nic nie było w stanie go przekonać, że głos był jedynie objawem. W ciągu pierwszych 2 miesięcy od rozpoczęcia terapii jego partnerka go opuściła. Nie mogła sobie poradzić z nim w takim stanie i obawiała się, że stanie się agresywny. Było to niefortunne uprzedzenie, jakie ludzie miewali na temat pacjentów ze schizofrenią. W rzeczywistości częściej byli oni ofiarami przemocy niż agresorami. Spotykałem się z Dave'em przez około 6 miesięcy, ale pewnego dnia po prostu przestał uczęszczać na terapię. Powiedział, że znalazł innego terapeutę. Nie miałem nic przeciwko. W końcu nie każdy terapeuta nadaje się dla każdego klienta i cieszyłem się, że znalazł kogoś, kto mu odpowiadał i mógł mu pomóc. Minęło 1,5 roku, a on niespodziewanie zadzwonił z prośbą o spotkanie. W rozmowie przez telefon był zagadkowy. Nie powiedział, dlaczego potrzebuje sesji właśnie teraz. Kiedy wszedł do pokoju, byłem zaskoczony zmianami w jego zachowaniu, całej jego aparycji. Wyglądał zdrowo, był zadbany i czysty, jego twarz nabrała blasku, a w jego oczach pojawiło się światło, którego wcześniej nie widziałem. Wyglądasz świetnie. Nie mogłem się powstrzymać od komentarza. Cześć, doktorku. Powiedział radośnie i usiadł na fotelu obok mnie. Cześć, Dave. Jeszcze raz, wyglądasz świetnie. Zgaduję, że sprawy mają się dobrze. Tak, rozpracowałem to z moim terapeutą. Miałeś rację. Nie powinienem się temu opierać. Powinienem nad tym pracować. Nad tym? Nad leczeniem, wskazówkami tymi udzielonymi przez mojego terapeutę. Uśmiechnął się i pochylił lekko do przodu. Miałeś rację. Miałem tak wiele problemów. Byłem w tak głębokim, mrocznym dołku, zabłąkany i to głównie dlatego, że z tym walczyłem.
poświęciłem tyle czasu, tyle wysiłku walcząc z tym. Ale ostatecznie miałeś rację. Ten głos, on nie był kimś, z kim powinienem był walczyć. Odpuściłem. Pewnego dnia porzuciłem moje starania, by go kontrolować, by go powstrzymać, pozbyć się go. Odpuściłem, a głos stał się wyraźniejszy, cieplejszy, a potem nabrał kształtu. Już wcześniej przybierał formę, ale była to mglista plama, coś, co starałem się ignorować, chcąc, by zniknęło sprzed moich oczu. Ale po tym, jak zaakceptowałem jego obecność, przybrał formę stałą i w końcu ukazał mi się, wyraźny jak w biały dzień. No, wygląda jak zwykły facet. Ma życzliwe spojrzenie. Siedziałem przez cały jego monolog, milcząc, nie chcąc mu przerywać. Muszę przyznać, że byłem zaintrygowany. Dave uśmiechnął się i kontynuował. Był tu, no wiesz, kiedy ze mną rozmawiałeś. Nie pokazał się jeszcze wtedy odpowiednio, ale zawsze tam był. Kręcił się w pobliżu. Wziął do siebie wiele z twoich słów i tego, czym ja się z tobą podzieliłem. Okazało się, że to naprawdę mądry gość. Uczył się naprawdę szybko. Myślę, że przeprowadził też własny research, ponieważ zaczął odbywać ze mną sesję i był taki jak ty na początku, w tym jak prowadził mnie przez moje emocje, moje myśli. Terapeuta, którego znalazł, był jego halucynacją? To było niespotykane, przynajmniej w moim wieloletnim doświadczeniu, żeby klient miał halucynację terapeuty, który następnie skutecznie pokierował go ku poprawie zdrowia psychicznego. To było niesamowite. Z trudem kontrolowałem swój wyraz twarzy. Zadziałało, mniej więcej. Byłem w stanie poukładać tak wiele spraw w ciągu rocznej terapii, którą z nim odbyłem. A on oferował ją za darmo, bez żadnej urazy. Rozwinął się też, zaczął używać technik, których ty u mnie nie stosowałeś, więc myślę, że naprawdę sporo przestudiował. Sporo było prób i błędów. Więc kiedy mówiłeś, że znalazłeś innego terapeutę, miałeś na myśli jego? Głos, który słyszałeś i tego faceta, którego zacząłeś widzieć? Nie chciałem umniejszać jego poglądom, jego przekonaniom. Pilnowałem się, by nie nazwać jego halucynacji tym, czym faktycznie była – halucynacją. Nie w tej chwili. To by go tylko odrzuciło. Przytaknął. Więc widywałeś się z tym mężczyzną. Czy on ma jakieś imię? Nazywa się Jones. Właśnie. Więc spotykałeś się z Jonesem, który prowadził z tobą terapię i od tego czasu czujesz się znacznie lepiej. Czy to się zgadza? Tak, był wspaniały. Włożyłem w siebie bardzo dużo pracy, a on zawsze przy mnie był. Nie tylko podczas sesji, towarzyszy mi przez większość czasu. Upewnia się, że dbam o siebie, wychwytuje moje niepotrzebne działania, negatywne myśli, które miewam. Właściwie nie potrafi czytać mi w myślach, w każdym razie zazwyczaj nie, ale rozpoznaje wyraz mojej twarzy, kiedy jestem przygnębiony, zły, niespokojny, zdezorientowany, cokolwiek. To wyłapuje te nastroje, pyta mnie o moje myśli i po prostu prowadzi terapię na bieżąco. To niewiarygodne, jak skuteczna jest terapia 24/7. Nie wiedziałem, co powiedzieć. Byłem skołowany, zafascynowany i bezgranicznie wdzięczny, że mogłem uczestniczyć w tej sytuacji. Trafienie na tak interesujący przypadek było mokrym snem każdego psychologa. Uwielbiam skomplikowane przypadki, dziwaczne objawy, a ten spełniał wszystkie kryteria. Nie oznacza to, że nie traktuję moich klientów jako ludzi, nie dbam o nich. Mam dla nich dużo empatii i współczucia, ale często po prostu intrygują mnie wewnętrzne mechanizmy funkcjonowania różnych osób.
a to było fascynujące ponad wszelką miarę. A czy on jest tutaj teraz, Jones? Tak, jest. Tak w ogóle to cię obczaja. O, mówi, żebym to doprecyzował. Nie obczaja cię w żaden dziwaczny sposób. On po prostu próbuje się w tobie zorientować i w czymkolwiek jest to coś, co się wokół ciebie kręci. Mój uśmiech nieco zesztywniał i nagle poczułem dreszcz niepokoju. To coś, co się wokół mnie kręci? Tak, właśnie do tego zmierzałem. Dlatego dziś tu jestem. Jonesowi podoba się twoja praca. To, jak współpracujesz z klientami. Wydaje mi się, że czasami kręcił się wokół ciebie. Przyglądał się twoim sesjom z innymi klientami. Uczy się od ciebie. To chyba część jego badań i rozwoju. Zdusiłem lekki dyskomfort, który zaczął we mnie narastać. Chciał, żebym przyszedł tu dziś, żeby powiedzieć ci o pewnym facecie, pewnej rzeczy, którą zauważył, kręcącą się przy tobie. Próbował z tobą porozmawiać, ale ty go nie słyszysz ani nie widzisz. Nie wiedziałem, co powiedzieć. Sparafrazowałem więc jego słowa. Jones przebywał blisko mnie i widział kogoś kręcącego się przy mnie. Czy to się zgadza? Tak. Powiedział, że jest ta taka postać, którą zaobserwował przy tobie podczas kilku wizyt, które ci złożył. Martwi się. Wiedziałem, że to wszystko było w głowie Dave'a, ale muszę przyznać, że czułem się, jakby chlusnął mi w plecy lodowatą wodą. Zadrżałem bezwiednie i spróbowałem to ukryć, odpowiadając szybko. Widział kogoś parę razy, kiedy tu ze mną był i jest zaniepokojony. Tak, czekaj. Mówi mi, żebym ci powiedział, że... Okej. Ponoć potrafi wyczuwać ich aury, innych, takich jak on. Mówi, że postać obok ciebie emanuje czymś złowrogim. Wydaje się mroczna. Coś jest z nią naprawdę nie tak. Nie umiałem stłumić emocji, które ogarnęły mnie w tamtym momencie. Czułem, jak moja twarz bladnie, a dłonie zaczynają się pocić. Lodowaty sznur owinął się wokół mojej szyi, utrudniając mi oddychanie. Starałem się mówić tak spokojnie, jak tylko mogłem. Przerażasz mnie, Dave. Nie widziałem cię od półtora roku, a ty przychodzisz dziś, by opowiedzieć mi o swoim przyjacielu, twoim terapeucie, Jonesie, którego tylko ty widzisz i słyszysz. Przyszedłeś też powiedzieć mi o postaci, złej istocie czyhającej w moim pobliżu, którą Jones twierdzi, że widział. Ach, bardzo przepraszam, to musi być dla ciebie naprawdę niepokojące. Naprawdę straszne. Wiem, jak to brzmi, ale Jones cię lubi. Chce zadbać o twoje bezpieczeństwo. Ostrzec cię. O Jezu. Mówi, że jest tutaj teraz. Wyparłem swoje emocje, zamykając je w małym pudełeczku w głębi mojego umysłu. Wziąłem głęboki oddech. Czy ty też to widzisz? Nie, widzę tylko Jonesa. Jesteśmy ze sobą związani. To coś... Tylko Jones może to widzieć. Co dokładnie Jones mówi, że widzi? To... Dave wyglądał, jakby uważnie się czemuś przysłuchiwał, po czym wyraz jego twarzy zmienił się, ukazując narastający niepokój. Wszystkie włosy stanęły mi dęba. Lodowaty ucisk wokół mojej szyi zdawał się zacieśniać. Poczułem nagłą, niemal niepohamowaną chęć ucieczki, poderwania się z fotela i natychmiastowego wydostania się z pokoju. Zmusiłem się do opanowania nerwów. Dave, przerażasz mnie. I wiem, że Jones jest dla ciebie prawdziwy, ale nie jest prawdziwy dla mnie. A to, co mi mówisz, choć wiem, że masz dobre intencje, sprawia, że czuję się naprawdę nieswojo.
Tak, to było tyle. To wszystko było jego halucynacją. Wiedziałem to, badania to pokazywały. Nauka była po mojej stronie. Dave miał niewiarygodnie rozbudowaną halucynację, złudzenia i pomimo tego, jak zawiła była ta historia, tym właśnie to było. Historią. Czymś, co wytworzył w swoim umyśle, jego niesamowitym, skomplikowanym umyśle. Ale wciąż było to nic więcej jak jego wyobraźnia. Uczepiłem się tego toku myślenia jak tarczy i poczułem pewną ulgę. Niezawodność nauki sprawiła, że znów poczułem się bezpiecznie. Nutka żalu wkradła się pomiędzy niepokój widoczny na twarzy Dave'a. Znowu zdawał się nasłuchiwać, wpatrzony gdzieś na prawo ode mnie. Jones powiedział, że w zeszły piątek miałeś na sobie niebieski sweter. Spieszyłeś się do kliniki, żeby zdążyć do pierwszego klienta. Na mojej tarczy myślowej pojawiła się rysa. W zeszły piątek rzeczywiście miałem na sobie niebieski sweter. Taki błękitny. Ponadto prawie się spóźniłem i tamtego ranka byłem w dużym pośpiechu. Czy ty mnie śledziłeś albo czekałeś na zewnątrz? Zapytałem, zdeterminowany, by utrzymać tarczę. Dave zamilkł na chwilę, ponownie spoglądając na pustą przestrzeń obok mnie. Z tym klientem poprowadziłeś sesję z fotela. Opowiedział ci o swoich przeżyciach z mamą, gdy miał 6 lat. Tarcza umysłu rozpłynęła się. Przedarł się mroźny strumień lęku. Nie odpowiedziałem. Nie potrafiłem. Jones przeprasza. Wie, że obowiązuje cię zasada poufności i nie powinien był uczestniczyć w tych wszystkich sesjach. Ale ma nadzieję, że wynagrodzi to, pomagając w tej rzeczy twojej teraz. Nie byłem w stanie dłużej kontrolować strachu. Porzuciłem zawodowo opanowaną postawę. Co takiego to może mi zrobić, że się boi? Mówi, że wysysa z ciebie energię, pozbawiając cię siły życiowej. Nie jest pewien, jak to działa, ale przez samo bycie w pobliżu żywi się tobą. Jones mówi, że niektóre z tych stworzeń mogą nawet posiadać zdolność do zasiewania myśli w czyjejś głowie, wpływając na czynności, które wykonuje. Słyszał o takim jednym, który skłonił swoją ofiarę do morderstwa, potem samobójstwa. Wpatrywałem się w Dave'a pustym wzrokiem. Jones mówi, że mógłby spróbować nawiązać z tym kontakt, skłonić do odejścia. Ale nie jest pewien, czy to zadziała. Ewentualnie... Dave uciął myśl, a na jego twarzy zamigotał niepokój. Ewentualnie... Powiedział, że może zostać z tobą przez jakiś czas. Chciałby wiedzieć, czy go wpuścisz, pozwolisz mu się pokazać. Mógłby wtedy podpowiedzieć ci, co robić. Najprawdopodobniej jest mu najłatwiej na tobie żerować, gdy jesteś zdekoncentrowany, rozkojarzony, gdy w twoim umyśle panuje zamęt. Jones chce być przy tobie obecny, kiedy tak się dzieje, aby to nadzorować i pomagać ci utrzymywać koncentrację, siłę i klarowność myśli. Uważa, że jeśli konsekwentnie będziesz dążyć do celu i zachowasz trzeźwy umysł, to w końcu odejdzie i znajdzie sobie łatwiejszy cel. On może zostać na mnie przeniesiony? A jasność umysłu powstrzymuje to coś. Tak, powiedział Dave. Ja nie chcę go stracić, ale myślę, że poradzę sobie bez niego przez kilka dni. Może nawet kilka tygodni. Czy byłbyś skłonny go przejąć? Rozmowa powoli wymykała się spod kontroli. Bez pomysłu, co jeszcze mogę dodać. Po prostu przytaknąłem. Dave w odpowiedzi skinął głową i zamknął oczy. Kiedy ponownie je otworzył, zapytał. Widzisz go teraz?
Zaniepokojony, rozejrzałem się po pokoju. Ulga owładnęła moje ciało, kiedy nie dostrzegłem nikogo. Nie było nikogo. Zostałem wkręcony w urojenia i halucynacje Dave'a, w jakiś sposób kupując jego historię, dając się nabrać na zawiłą opowieść, którą wytworzył jego umysł. To było niedorzeczne, byłem profesjonalistą, psychologiem. Moje tętno się uspokoiło, a napięcie uleciało ze mnie, kiedy odwracałem się z powrotem do Dave'a. Powróciłem do swojej poprzedniej, profesjonalnej postawy. Dave, nikogo tu nie ma. Nikogo nie widzę, nie słyszę też nikogo. Twarz Dave'a zrzedła. Nie wyczuwasz go? Przecież on jest dosłownie tutaj, patrzy na ciebie. Nie wyczuwam, Dave. On jest twoją... On jest widoczny dla ciebie. Ja go nie widzę, inni go nie widzą. On tu jest, naprawdę. Może to zajmie dłuższą chwilę? Może u ciebie działa to inaczej? Ja i on jesteśmy naturalnie dopasowani. Może nie nadajesz na tych samych falach? Przytaknąłem, nie chcąc na niego zbytnio naciskać. Dave, nasza godzina prawie upłynęła. Dziękuję ci za szczerość i otwartość. Chciałbym wkrótce zaprosić cię na kolejną sesję. Nie masz nic przeciwko? Dave wydał się zrezygnowany, ale chętnie zgodził na kolejną wizytę w nadchodzących dniach. Wyglądał na pewnego, że wkrótce przekonam się o jego racji. Żegnając się z nim, poczułem głęboki smutek i ulgę jednocześnie. On był poważnie chory. Był pogrążony w swoich urojeniach, a jego halucynacje stawały się coraz silniejsze, znacznie silniejsze niż wtedy, gdy się poznaliśmy. Był tak głęboko utwierdzony w swoich przekonaniach, że zwiodły one nawet mnie. Nie byłem pewien, co mogę dla niego zrobić, poza kolejną sugestią o wizycie u swojego psychiatry w celu zwiększenia dawek leków. Po pełnej wrażeń sesji z Dave'em czułem się niesamowicie wyczerpany. Przebrnąłem przez wszystkie pozostałe wizyty klientów i wdzięczny za koniec tego długiego dnia w pracy, wgramoliłem się do samochodu. Prawie zasnąłem za kierownicą, ale udało mi się bezpiecznie dotrzeć do domu z pomocą heavy metalowej muzy. Wreszcie mogłem się zrelaksować i zjeść sobie kolację przed telewizorem. Czeka na mnie maraton filmowy i nic więcej. Podgrzewałem sobie w mikrofali posiłek, wygłodniale obserwując wyświetlacz odliczający sekundy, kiedy kątem oka wyłapałem jakiś ruch po mojej prawej stronie. Obróciłem się i krzyknąłem. Moje tętno sięgnęło zenitu. Oto stał przede mną mężczyzna, ubrany w musztardową marynarkę, szarą koszulę i dżinsy. Miał rozczochrane włosy, brązowe oczy i ziemistą cerę. Wpatrywał się we mnie z obawą. Bardzo przepraszam, że cię przestraszyłem. Nie byłem pewien, w jakiż inny sposób miałbym do ciebie podejść. Kim ty jesteś? Wynoś się z mojego domu! Krzyknąłem, walcząc z kieszenią przy wyciąganiu mojego telefonu komórkowego. Jestem Jones, powiedział głosem tak wyraźnym jak zmarszczki na jego czole. Syknąłem. Nie wiem, co to jest za chory żart, ale... Usłyszałem szuranie dobiegające zza drzwi wejściowych, chwilę przed tym, jak się otworzyły. Do środka wpadła moja sąsiadka i bliska koleżanka. Wymieniliśmy się wcześniej kluczami do naszych domów, tak na wszelki wypadek. Wszystko okej? Na jej twarzy widać było niepokój. Ten facet... Wskazałem na Jonesa. Wtargnął do mojego domu! Ten facet... Gapiła się na mnie całkowicie zielona. Jaki facet? Spojrzałem na nią i na Jonesa. Podążyła za moim spojrzeniem, po czym rozejrzała się. Dobrze się czujesz? Hej, tu nikogo nie ma. Jesteśmy tylko my.
Osunąłem się na podłogę z impetem. Podeszła do mnie i przytuliła mnie. Ach, wszystko z tobą w porządku? Czekaj, zadzwonię tylko do kogoś. Wszystko będzie dobrze. Jones stał tam po prostu i milczał. Powstrzymałem ją przed wykonaniem telefonu. Wymyśliłem jakąś historyjkę o tym, że jestem wyczerpany, przemęczony i na lekach i że pewnie przez to wszystko mam jakieś zwidy. Po prostu musiałem się przespać. Wyjaśniłem jej i poprowadziłem ją do drzwi. Nie mogłem pozwolić sobie na to, by ludzie myśleli, że postradałem zmysły. Stawką była moja kariera. Była zdziwiona i zaniepokojona, ale nie naciskała. Zgodziła się wyjść, ale stanowczo zapowiedziała, że rano znów do mnie zajrzy. Zamknąłem za nią drzwi i w tej samej sekundzie odezwał się. Nadal tu z tobą jest. Uczepiło się twoich pleców. Myślę, że musimy zacząć się tego pozbywać.